friend. It's been a long time. Hola gringo, hola seniora, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii przygód Johna Marstona, czyli Red Dead Redemption. No i co, zawiadamy się na kolejną misję u Desanty. Miałem teoretycznie zrobić jeszcze misję tą poboczną, w której się strzelam z tym gościem tam jakimś, ale niestety, no nie mogę tego załapać do końca, jest to tak niefortunnie ciężkie do zrobienia, że no nie idzie mi to po prostu. Nie, może te duele nie są jakąś moją mocną stroną, tym dlatego no, no trudno, no. Cowards, czyli tchórze, coś tam. To nie zdążyłem doczytać tytułu. And all her family. They're probably rebels anyway, huh? Anyways, it's good to see you, amigo. Good to see you. You know, you are a rare find. A gringo who is also a friend of our country. Bienvenido. We welcome you. Okay. Lad, relax, relax. I have some wonderful news for you. Quite wonderful, in fact. You know the men you hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and DeSanta to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you, for all your help, senor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, huh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect the men. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo? Don't we all? DeSanta, I want you to take care of Senor Marston. No sobie sam umiem poradzić. Adelante! Mi amor! Mi amor! Ja bym sobie sam poradził. Bo oni go generalnie złapali, tego... tego gościa. No ale dobra, no... Albo może nawet nie tyle, co złapali. Znaczy, bo tam jest, że złapali. Został złapany, czy może ujęty. Gdzieś pod Chupa Rosą. I w tej chwili jest to taki prezent dla nas za to wszystko, co zrobiliśmy dla tego kapitana. Jesteśmy teoretycznie przyjacielem kraju. No jesteśmy w sumie, bo walczymy na dwa fronty tak naprawdę. No i bardziej ja jestem skłonny wziąć się za rebeliantów niż za wojsko. No bo to wojsko jest jakieś takie, no propagandowe bardzo i jakoś mi nie pasuje do końca. A ci walczą o wolność, więc to byłoby mi bliższe. Gdzieś tam, no ale jakby patrzeć gdzieś tam potem pod historię Polski, to bliżej nam wszystkim Polakom do tego, no. Enter the Chupa Rosa. W kościele są. Confront Escuela and Williamson in a church. Przyszli się pomodlić, co? Wierzący. Jakaś zasadzka? Mała może? Tu nikogo chyba nie ma. Aha, bo oni chcą się nas pozbyć. Gracias for your service to this land. No oczywiście. No oczywiście, tchórze. Pieprzeni tchórze. Czy może ta, że działamy na dwa fronty, się na nas zemściło? Marston! Hej! Marston! You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience. You're about to meet God. Już raz przeżyłem kulkę. No i drugi raz przeżyję. Aha, mamy rebelię. Co tu się dzieje? Look out
reinforcements! Ale broń teraz nie będę miał chyba, co? Jak się dostać tu na górę? Tutaj są schody. Jaka tu jadka, dawaj broń, strzelam cię też. Mam nóż. Idę. Tutaj. Ja w łeb teraz strzelam tylko. Tylko w łeb tyle. Innej opcji tutaj nie ma. Web. Ale oberwałem. Rewolwer. Oj. No łeb już mu strzeliłem. Zresztą bardziej się liczy to, że zabiłem przywódcę, nie? Aha, czyli tchórze giną wiele razy. No tytuł dobry. No chodź. Strzeli wujcie i kurde. Oj, łeb dostał. Nie dostał... Stary, dostałeś łeb. Nie gadaj, że nie. No łeb dostał, się położył. Stał. Co to za logika? Muszę go się dostać kulkę w łeb. Idzie dalej. Nie no, dramat. A tak w ogóle czemu ja strzelam teraz rewolwerem? Bo robię sobie achievementa na broń lekko. Ponieważ już długą broń. Mam, tak powiem, uczoną. Au. Drugą broń mam wyćwiczoną, mam już 500 zabój z niej, to teraz sobie bronią. Bronią krótką sobie podstrzelać. Ołowa! No nie! Której tej strony żeś polał? Idę wiru! Ty kurwa do wiru! Gdzie ty żeś polał? O Boże! A to będę do strony śmierci dobra, jak on będzie tak. Zby też trzeba. Wybrać. Na Rambo wchodzimy teraz. Teraz już nie ma. Się skurzyłem. Włączam takie prawdziwe akimbo.
Nie. Leżeć. Zabiłem przywódcę. W końcu. We have proven that the days of this evil regime are numbered. Soon, we shall be free, living together in a noble republic, justly ruled by fine men. But, el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight all day and night. Until local tyrants like Allende are no more. And him and all his dogs are brought to the sword. We shall be free. This time things shall be different for every man and woman in this land. And one day soon, Allende will know justice! My brothers, fight on! In our hearts, we are all free! Let us make it so! Viva la revolución! Viva México! México! No jako pobożliwa mowa, wiecie, ku pokrzepieniu serc i tym, żeby walczyć dalej przeciwko Allende, żeby kraj był wolny już w końcu. Mamy tak, do dyspozycji mamy dwie misje. Mamy Reyesa. Że Reyes jest tutaj, w Agavieio. Albo mamy Luizę. Tylko, że tutaj się raczej do... No to do Luizy sobie podlecimy, bo bliżej jest. Podlecimy sobie do Luizki. To bliżej nam tutaj gdzieś do tej misji. A Reyes jest kurczę daleko, ale zobaczcie, że nasi kochankowie tutaj walczą na dwa różne fronty tak naprawdę. Jedna gdzieś tutaj Luiza sobie siedzi w tym domku, a tam gdzieś Reyes walczy typowo, ale no Luiza też chciała walczyć, no to nie wiem czym jest tutaj pies pogrzebany. Nie, no nie siadaj tego konia, masz tutaj miarę ten zjazd. Pamiętam, że jak za pierwszym razem jechaliśmy do Luizy, też ten zjazd pokonywałem, więc teraz go pokonam. No jedź chłopie, jedź, moc musi być z tobą. Jak już teraz takie włączyłem takiego dzika na strzelanie, już mi żaden chyba nie podskoczy. A może ja tym zjazdem leciałem? Ciurde. Po tym zjedziesz, spokojnie. Właśnie. Jest tak daleko do niej jeszcze chyba. A dobra, już jesteśmy prawie że na miejscu. Już poznaję tą drogę. Jesteśmy... No i jesteśmy też idealnie o czasie. Tym razem mamy misję pod tytułem Ojciec Abraham, czyli pewnie jakiś ksiądz. Czy ojciec Abraham nawet. Powinno się chyba mówić. Ej, senior. Odlać się nie można. You want trouble, friend? Manos arriba. Antelas. Odlać się spokojnie nie dali nawet. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. No bo nas rozbrajają. Teraz nas co chwilę no rozbrajają, co ja, kurde. Co to ma być? El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please.
Mr. Marston. My father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Ooh. Allende did this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Hej, Marston, chcę tylko powiedzieć kilka rzeczy. Takich tkliwych i gościu naprawdę potrafi już oddać nawet, znaczy przyjąć na siebie kulkę za byle osobę. Ale w sumie to dobrze. W sumie to dobrze, no nasza tutaj Luisa straciła ojca 3 dni temu, ponieważ został oskarżony, no i złapany wcześniej, oskarżony o zdradę państwa, no po prostu jego serce nożem wycięto. Wycięto serce. No i podano psom, by po prostu zjadły sobie to. No oczywiście. To już jest akcja na pewno z intra, które mam w filmiku. Wysadzamy most. Wysadzamy most, panowie i panie. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. No lepiej to pod belami. Muszą te sporniki tutaj. Tutaj. No jak ja to mam zrobić? Aha. Co ja zrobiłem? O Boże. O mój Boże. Nie do końca to jest wyjaśnione i... Znaczy no, tak teoretycznie jest to... Najlepiej będzie tutaj. Here's good. Set the last one here. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy to tak easy? Chciałbym, żeby to było... No nie! Żeby to było takie proste i... W taki sposób... Ale ten dynamit nie ma takiej siły zasięgu chyba, no nie wydaje mi się, żeby aż tak... 4 laski dynamitu.
czy może tam są cztery laski dynamiki, to może być więcej. Aha, myślałem, że oni pociągiem jadą. Daleko są. Daleko, daleko. My mamy wysadzić pewnie ten konwój. Aha. Ja mogę... Wow! Nie no, bajer. Po prostu bajer. Aha, bo tamten jest na końcu. Niech sobie przejdą. Teraz ich tylko zastrzelić. Mogłem dynamit sobie wziąć. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. Okej, dzięki, dzięki, paniusiu. Ale to mi się jakoś dosyć sprawnie, szybko poszła. Nie było już takich problemów w wykonaniu jej. Myślałem, kurde, myślałem, że most wysadzimy, no. Ale to chyba też dla nich było gdzieś tam jakimś... jakimś problemem. To może sobie walniemy jeszcze jedną misję, no kurczę, jak to tak szybko idzie. Walniemy sobie jeszcze jedną. I teraz zakończymy odcinek, kurczę, no naprawdę, no idzie to w miarę, w miarę. Zaraz. Gdzie ja mam teraz się udać, bo ona coś tam mówiła, że... w którymś miejscu teraz innym będzie. A nie, ona dalej w tym samym. No to jeszcze raz. Mam nadzieję, że tam gdzieś w jej pobliżu można się dostać. Bo nie chcę się znowu gnać takiego kawału drogi. Ta dziewczyna na, naprawdę... Scalera, Chuparosa, Las Hermanas. Samuła Tadera? Gdzieś tam pewnie u góry jest to. Właśnie to jest najgorsze, że... niektórych tak wypycha daleko. Gdzieś i ja potem nie wiem też, w którym dokładnie oni są miejscu. Gdzie ja jestem? O Jezus, jaki jestem kawał drogi od chaty. Ale jestem bliżej... Abrahama Reyesa. No to w takim razie zróbmy sobie za Abrahamem Reyesem, skoro... Co tu się dzieje? No, ground tackle! Tak jest. No bij. Problemu już nie ma. Leżeć, kuźwa. Nie będzie mi to jakiś... sieć. Dobra, weźmy sobie double rewolwer. Mówię 500. Zdaje się, że 500. 500 samo się nie wbije. Oj, Abraham. Nie mogłbyś w jakimś mieście sobie siedzieć spokojnie już. Przecież tak naprawdę to...
niektóre miasta są wolne od tego wojska, tych wpływów. Abrande, jak się tam nazywał. Czemu ja mam do ciebie taki kawał zasuwać, co? Taki kurde szmat drogi. Tak naokoło. Sarnę już niejedną upolowałem. Spokojnie. Rocca de Madera. Teraz do bliżej będzie. No ładnie. Zjechałem driftem. Dawaj, 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 dawaj. No nie. Zjechał. Już prawie. O, damn it. A tak ładnie już było. Już prawie był. A, ja ci tu kiedyś chyba już prowadziłem tą drogą. Ale to strasznie naokoło, chyba mi się wydaje. Nie! Dawaj koniku, dawaj, dawaj, dawaj. Mój nie umie pływać. Jeszcze ten pościg musiał być, no. Oj koniu. Siwy koniu. Dawaj, dawaj, czwarty bieg i lecisz. A czemu to aż tak naokoło leci? Główna droga jeszcze. To jakaś mieścinka jest. Agave Viejo. O. Następnym razem mógł się tutaj od razu wszystko wybrać i tyle. Dobra, pojedziemy sobie. No, skacz. Dobra, jesteśmy na miejscu. Obozu bunduszniczego. Wielki napad meksykański na pociąg. Where is Abraham Reyes? Here, amigo! Here! Well, 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 look who it is! The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution! I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos! Set my people free! Yeah. Libre Mexico! Yeah. Mexico! Libre Mexico! Mexico! Viva la revolución! Their energy is like food to me. Dobre porównanie. Sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. To zaczynamy, gościu. Gościu się uważa za takiego przeznaczonego do roli przywódcy z tej rewolucji, potem poprowadzenia gdzieś tych ludzi. Tego co on nam tu mówił. No nasz trochę do tego sarkastycznie John Marston podchodzi, ale no generalnie spoko jest. You
must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. Cuidado, John. Where are they? Who? Williamson and Escuela. I'm not sure exactly where. They are definitely in Mexico. That much I know already. You told me you'd found them. And I will. I have my very best man working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. No, nas trochę już jest spokojny, no ale... How did you meet this Williamson and Escuella? We ran in the same gang together, under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me? No, coś powiedzmy. I suppose he saw that the system of power was rotten, and good people had been crushed for too long. And he believed that change could only succeed if it was brutal and relentless. Make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man, Dutch. Another violent idealist. Where is he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane. Lost faith in everything. And everyone. Oh, watch what you're writing. Chcę im dać nauczkę, tam. No na początku... To była tak jak ona, jego rodzina. Quite a story, John Marston. I really am a little jealous. Jealous? Of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. Sam byś chciał przejść taką przygodę. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballad. Wiecie, to jest... Można powiedzieć humanista, lubi no, wiersze i tak dalej. Poematy jakieś. Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. No widzicie, on tutaj takie trochę poglądy. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio. How I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. No nie znają jej do końca, no bo bez pomocy by się nie obyło. I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he's forced to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez. Our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who feeds his son, and then his son takes his daughter outside and rapes him. That's a very specific example, Abraham. Es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. Right, my friend, we are running out of time. Stay with me, John. Allende is nothing more than a perrito for General Sanchez. Not far now. Chuparosa is just up ahead. We must hurry. The train will be leaving soon. What's on that train? Yes, that you're slowing us down, Marston. I received information that the army is transporting a vast quantity of supplies to distribute to their forces. I will explain when we get there, but those supplies won't be arriving. I figured as much. Czyli co, napadamy na pociąg z zapasami dla żołnierzy, czyli pewnie broń, zapasy żywnościowe, no może złoto, no bo przecież trzeba jakoś opłacić tych wszystkich żołnierzy. Pewnie tak, pewnie tak to wygląda jakoś. We dwóch. Odważnie. A, widzę, że to miasto jeszcze dalej należy do wojska, myślałem, że ono wszystko tutaj oczyszczone. We'll set off a very loud distraction. You can board the train, and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay. But listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well,
And I promise you fun times, amigo. Czyli mam odłączyć. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. Mam odłączyć. Ja mogę, że też. Jeden. Drugi. Trzeci. Nie mamy tu zbyt dużo ej. Throwing knife. Wystarczy tylko jedną rzecz odłączyć i już jest git. Majonez. I pojechał pociąg. Gatling gun. Wow! Ja pierdziele, nie ogarnąłem, że to jest gościu. Nie było go widać, tak ciemno tam. No jest kurde jasno, a tu taka ciemnica. Mimo, że no maksa rozjaśnione to wszystko. To jest tak, nie było widać gościa po prostu. Normalnie masakra. Zdjęty. Kurde, jaki ninja. Tak, ninja. Normalnie masakra. Dobra. Niech sobie jedzie. Nie można tej sceny pominąć. Muszę teraz tego gościa załatwić. Nie wyświetlił mi się na radarze i tak już jedzie. Trochę na radarze polegałem. Ale farcił. No. Dobra. No właśnie. Wow. Nawet się nie kręć koło tego. Nawet się nie próbuj kręcić. Nie mogę trafić. Stańcz się. Ranny ostro. Ten jeszcze się trzyma. To mi się wydaje, że nie, ten gdzieś tutaj. To inferno, my friend!
Ja sobie przejdę tędy. Łeb dostał. Okej. Wow. Jako, że pociąg jeszcze stoi. I tyle w temacie. Jeszcze ktoś tutaj stawia opór? Chyba nie. Pull the brake. I jedziemy. Bungla trzeba będzie rzucić, czy sam pojedzie? Sam pojedzie. Fajna zabawa, no powiem właśnie, że manie pociągu, no to jest to. Lubię ten pociąg. Trochę szybciej leci. Trochę jakby leci. Siema. Siema, chłopaki. You move like a cat onto that train. Magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vamonos. Blow? Wystać. Bierzemy... Stawać. Dynamite. No. O, jest w którym... Run, the dynamite. No, wysadzi. Dobra. Idzie pytnie. Czemu ta klapa nie wyleciała się do góry? Dałoby się. Slide down. Look the body. No widzicie, tu jeszcze było dwóch ochroniarzy. W środeczku. O. O, o! Kurde, może być ciężko. No, brzęczy coś, ale... Jest. O. Ale raz ciężkie do zrobienia.
Zero. Fuck. No to trzeba tak wszystko od tego, od zera. Jak się odblokuje, o. I 40... No 50. No magnifik. Nie. Jest, udało się. Skip. Co tam wyciągnąłem? $200. Myślałem, że może jakąś broń jeszcze, ale się nie udało. No dobra, pogadajmy jeszcze z Reyesem. Może na sam koniec i tyle będzie z naszej wyprawy na dzisiaj. Tak już dużo czasu to wszystko zajęło. Sporo nam to zajęło. A wy jeszcze sobie zabrali amunicję, co? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I'll see you back at the ranch. Oh, my spies tell me they soon will have the information you need. No, ale żeś mnie uspokoił. Dzięki stary za info, no naprawdę, wszyscy mnie wykorzystują, tylko... Naprawdę, po prostu... Dymanie mnie na prawo i lewo. Bo tego inaczej ująć się chyba raczej nie da, no bo przecież w końcu każdy mówi już spoko, spoko, zaraz będzie wszystko fajnie, pięknie, ale jeszcze zrób dla mnie to i to. Albo może jeszcze to. Do tego. Dobra, ja się z wami żegnam, zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Red Dead Redemption. Na razie.